Zielenieckiej. Będziemy skręcali ze słońcem. Jeszcze będziemy widział Stadion Narodowy. I tu papież. Ten wasz był. Po co macie zdradzać swojego papieża? Jak życie zdradzili Jezusa Chrystusa swojego. Po co? Po co? Na co? Na co? Po co? Na co? Na co? Nawet zimie raz widziałem, chodził kot. Ale Skarżyński nieprzyjemny, zimny, chodził kot. Rąbę wiatraczliwa, ojej, wiatraczna to Mareczek. Waszyngtona, Państwo zobaczą. Tam od tej Kryśki, gdzie na Saskiej 48 pluskły, chodzą dobrze widać. Pałac Kultury i Stadion. Trzeba dość czysta, także widać Stadion Narodowy. Były 10-lecie, ale widać też Pałac Kultury. Wszystko widać, Państwo zobaczą. Nie mamy nic do ukrycia. Także wjeżdżamy w ulicę Saską, gdzie mieszkały swego czasu szlachcianki. No i mieszkał też Wiesław Gomułka pod numerem 109. Akurat dzisiaj nie pokażemy tego bloku, gdzie mieszkał Wiesław Gomułka, bo siedzą ludzie i już tak się będą zaraz gapić, żeby nie nagrała ich twarz. Dobrze, nie mam zamiaru przecież. Patrzę, co to ciekawego, proszę Państwa. Jesteśmy w Rechodówkach, u Moherowych. Jak jeden wiatr na jednym rogu kaszlnie, to drugi na następnym, kolejnym kaszlnąć też musi. Ktoś spodziewaj się tego zawsze. Tego się zawsze spodziewaj. No i tu mamy, proszę Państwa, ulica Sask. Jak to Janek Witek mówił, małe domy, pierwszy, drugi, małe domy i nie mogą być wysokie. Także to, że tam jak budowali Simply Market, Żyd jakiś dogadał się, żeby było 7 pięter, to był wyjątek, ale tak, Saska Kępa zakłada dwupiętrowe, trzypiętrowe domki. Szkoła dwupiętrowa, no, nie musi być wyższa. Zapraszamy na Saską Kępę Państwa wszystkich. A po drugiej stronie właśnie była willa Saska 109, gdzie mieszkał Gomułka. Rechodówstwo, także tam, tu w Warszawie, dziad kaszli na jednym roku, to drugi na drugim i tak dalej. Trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, a świadków Jehowy nie ma, a mormonów nie ma, prawosławnych nie ma, tych trzech grup nie ma, prawosławnych, mormonów i świadków Jehowy. Chociaż byli, ale co? Ale uciekli, bo Nirmala Devi, największy autorytet trzech czasów, podkreślała zawsze, że uciekała od ludzi złych. Nawet od bogatych uciekała, ale głównie od złych. No bo bogaty najczęściej jest zły, przecież nie może się bogacz przedostać do Królestwa Bożego, jak wielbłąd nie może przejść przez ucho igielne. Państwo zobaczą, dwa piętra. Państwo zobaczą, dwa piętra. Janek Witek mówił, Państwo zobaczą, dwa piętra. Janek Witek mówił. Tak zakładała Saska Kępa, dwa piętra.